Szansę na odbudowanie. Wszyscy po Polsce hodowcy mówią, że w zeszłym roku, że jest bardzo źle, ale fakt jest taki, że my jako jedyni w Europie, Polska, znaczy my mieliśmy najmniejszy spadek pogłowia w porównaniu do innych krajów europejskich niż inni, ale to wynikało z małej ilości trzody chlewnej. Jest za dużo ubojni w stosunku do świn. My się rozwijamy, nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy nie, bo patrząc, co się dzieje teraz, to naprawdę zastanawiamy. Nie zastanawiam się, bo wcale nas powstrzymuje. Zagrożenie ASF-u pojawiło się już, wiadomo, ileś lat temu. ASF mamy i to jest walka z wiatrakami. Nie wiem, czy obserwujecie mapę. Wszystkim pytań, jak Darek mówi, Ameryka Południowa, tam nie ma żadnych ograniczeń w produkcji rolnej, nie ma żadnych zakazów, Ukraina jest to samo, Afryka i część Ameryki, powiedzmy i Australii. To jest faktycznie dla nas nie do przeskoczenia. Jeżeli w Unii Europejskiej rządzący, którzy decydują tam w tej chwili, będą mieli na to wpływ, to my przegramy z tym bardzo szybko. A bogaty będzie sielsko sobie żył. I na tym rzecz polega. Kogo będzie stać kupić, jak będzie ceny, jak będzie ktoś dyktował cenę, nie? Biedok nie będzie miał kupić. Będzie to zalewajkę dalej jak. Mogli, no tak. Suwami wjeżdżać, no. A biedak nie może w no zero, nie, zero. Nie. Na tym rzecz polega. Uzależnić. Gdzie? Jak zrobić, żeby mniej w Warszawie samochodów?